Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, wyraził oburzenie w odpowiedzi na pytanie dziennikarki Moniki Olejnik, która cytowała tekst dziennikarza Piotra Śmiłowicza. Chodziło o fragment dotyczący jego żony, Anny Applebaum. Sytuacja ta odbiła się echem w mediach, a także skłoniła redakcję Tygodnika Powszechnego, z którym rzekomo miał być związany artykuł, do wydania oświadczenia. W trakcie wieczornego wydania programu Kropka nad i Monika Olejnik poruszyła temat artykułu, w którym rzekomo stwierdzano, że w kontekście możliwego startu Sikorskiego w wyborach prezydenckich pochodzenie jego żony może stanowić problem dla członków Koalicji Obywatelskiej. Olejnik zapytała ministra, co by pan odpowiedział autorowi. Na to Radosław Sikorski odparł z przekąsem. A co pani sądzi? Ja bym powiedział, że jest już świecka tradycja, że pierwszymi damami powinny zostać osoby pochodzenia żydowskiego. Po tym jak program się skończył, ale jeszcze przed przejściem do reklam, Sikorski szybko opuścił studio, co wyraźnie zaskoczyło prowadzącą. Po tym wydarzeniu Sikorski wyraził swoje oburzenie na platformie X, twierdząc, że ustawianie pochodzenia żony kandydata jako tematu w wyborach prezydenckich jest niedopuszczalne. Z kolei Monika Olejnik opublikowała przeprosiny na Instagramie. Tygodnik Powszechny wydał oświadczenie, w którym wyjaśniono, że cytat przytaczany przez Olejnik nie pochodził z ich publikacji. Zastępca redaktora naczelnego Michał Kuźmiński napisał: stwierdzenie prowadzącej kropkę, że wyczytała te słowa w tygodniku, jest nieprawdziwe. Nigdy nie padło na naszych łamach. Dalej wyjaśnił, że Piotr Śmiłowicz w swoim artykule dla Gazeta.pl przytaczał nieoficjalne opinie z KO dotyczące Applebaum, ale nie miało to nic wspólnego z pochodzeniem. Kuźmiński dodał również: nie wiem, czy Monika Olejnik sama przygotowywała research do programu, czy została wprowadzona w błąd, ale tygodnik nigdy tak o kandydaturze Sikorskiego nie pisał. Podkreślił, że sugerowanie, iż Śmiłowicz na łamach tygodnika wypowiadał się na ten temat, może być mylące i krzywdzące. Trudno znaleźć słowa, którymi moglibyśmy odpowiedzieć Monice Olejnik, podsumował Kuźmiński, wskazując na niejasności w przedstawieniu informacji przez dziennikarkę.